sprawność i zdrowie. Wiecie, badania swoje, a nie jeden zakuty łeb i tak ci powie, po co ci pompowanie bicków? I właśnie niezależnie od wieku, nie tłumacz się i nie wstydź się tego, żeby chciałbyś w lustrze widzieć bardziej herosa niż gościa bez witalności. To jest spoko. Normalna potrzeba każdego faceta, być sprawnym fizycznie. Potrzeba, która czasem jest zagłuszana przez tempo, w jakim żyjemy. Jednak zupełnie nie chodzi o to, żebyś wyglądał jak kulturysta. Cześć, z tej strony trener Michał Kanclerz i witam was na kanale, na którym zastanawiamy się, jak poprawić swoją sylwetkę, sprawność i zdrowie po to, żeby lepiej się żył. Dokładnie. I to będzie miało związek z tematem dzisiejszego nagrania, bo właśnie dzisiaj chciałem się skonfrontować z pewną narracją, która może sporo namieszać w głowie. Która, jak się w nią za bardzo wkręcicie, jak dacie się oszukać, będzie kosztować was efekty. Otóż w świecie, nazwijmy to fitnessu, coraz częściej przebija się następująca narracja. Ja ćwiczę dla zdrowia, dla sprawności, a nie dla sylwetki. Tak jakby trzeba było wybierać, albo co gorsza, tak jakby zdrowie stało w opozycji do sylwetki. Tak naprawdę, zdradzę wam to od razu, nie musicie oglądać dalszej części materiału, nie musicie wybierać między zdrowiem, sprawnością, a sylwetką, tylko jak będziecie zdrowi i sprawni, sylwetkę będziecie mieć zawsze, a jak będziecie mieć słabą sylwetkę, to jest duże prawdopodobieństwo, że zaniedbaliście sprawność i zdrowie. Wiecie, badania swoje, a nie jeden zakuty łeb i tak ci powie, po co ci pompowanie bicków? Tymczasem to właśnie trening oporowy ze zbilansowaną dietą może najszybciej w prostej linii doprowadzić do poprawy kompozycji ciała, a w konsekwencji również i zdrowia. Ja wiem, sporo w tej kwestii namieszali kulturyści, którzy się przyczepili, tak jakby wrośli, nie wiem, w świat fitness, nie wiem jak to się tłumaczy na polski, w taki styl życia związany z tym, żeby dbać o swoją formę fizyczną, żeby się dobrze czuć, żeby mieć fajną sylwetkę i tak dalej. I dużo osób może pomyśleć, co to ma wspólnego ze zdrowiem, skoro najwięksi entuzjaści treningu na siłowni wcale nie wyglądają zdrowo. Niby okej, ale skóra jakoś nie taka. Każdy rok wydawałoby się zdrowych treningów postarza takiego bywalca siłowni o kolejne 5 lat. Twarz cały czas mocno napuchnięta, nie tylko podczas wysiłku. No ale właśnie to wszystko wynika nie z aktywności i treningu na siłowni, który jest dla nas super na wielu płaszczyznach, a właśnie z nadużywania środków dopingujących. Wtedy eksploatują, postarzają i niszczą zdrowie dla kilku lub kilkunastu kilogramów dodatkowych mięśni. A trening oporowy dla odmiany poprawia zdrowie i wręcz odrobinę upraszczając biochemię, odmładza albo przynajmniej zmniejsza negatywny wpływ upływającego czasu. Zresztą najlepszym przykładem są wasze przemiany z moim programem żywieniowo-treningowym Transformacja 5.0. No i właśnie to, nadużywanie środków dopingujących nie ma wiele wspólnego ze zdrowiem, a nawet stoi w opozycji. To jest sylwetka, koszt zdrowia. Natomiast, jeżeli przyjrzymy się typowemu Kowalskiemu, przyjrzymy się takim osobom, dla których ja oferuję właśnie swoje rozwiązania, czyli osobom, które chcą zmieniać swoją sylwetkę naturalnie, to uwaga! Tutaj nie da się oszukać systemu i nie da się mieć ponadprzeciętnej sylwetki, jeżeli nie będzie się osobą sprawną. Czyli to nie jest tak, że właśnie wybieram albo sylwetkę, albo zdrowie, tylko niezależnie, czy zależy ci na sprawności, czy zależy ci na zdrowiu, czy zależy ci na sylwetce, no to każdy z tych elementów wpływa na siebie. I naprawdę nie trzeba daleko szukać. Bo coś, co składa się na dobrą sylwetkę, czyli ponadprzeciętny poziom masy mięśniowej, niski poziom tkanki tłuszczowej, będzie prowadziło do poprawienia się wielu elementów zdrowotnych. Jednym z kryterium oceniania ryzyka cukrzycy jest na przykład proporcja obwodu talii do obwodu bioder. Przykładowo, jeżeli kobieta jest bardziej szczupła w pasie niż w biodrach, będzie to wskazywało, że ma bardziej stabilny układ hormonalny i mniejszą szansę na wiele powikłań wynikających z chorób cywilizacyjnych. A czym jest ta proporcja pasa do bioder? No właśnie między innymi sylwetką, która to jest związana z posiadaniem właśnie w strategicznych punktach sprawnej masy mięśniowej i jednocześnie nieposiadaniem nadmiaru tkanki tłuszczowej. W przypadku męskiej sylwetki działa to podobnie. Jeżeli ktoś jest bardzo otłuszczony w okolicy pasa, prawdopodobnie czeka go parę niepożądanych skutków. Natomiast jeżeli obwód pasa jest relatywnie niski, w zestawieniu z obręczą barkową, ramiona są umięśnione, to bez specjalistycznej wiedzy możemy wywnioskować, że osoba bardziej atletyczna może być osobą dużo zdrowszą i układ hormonalny
takiej osoby działa bardziej stabilnie, taka osoba może być bardziej witalna. No i to wszystko zresztą potwierdzają różnego rodzaju parametry, między innymi coś, o czym coraz częściej się mówi, czyli stan zapalny o niskim nasileniu, ale taki przewlekły, dotyczy właśnie naszego hormonalnego potencjału tkanki tłuszczowej. Czyli im więcej mamy nadprogramowej, słowo klucz, tkanki tłuszczowej, tym niestety gorzej dla nas. Układ odpornościowy dostaje w kosz. Możemy doprowadzić się do nierównowagi na poziomie neuroprzekaźników, czyli możemy mieć gorszy nastrój, możemy dodatkowo zdestabilizować pracę układu hormonalnego, bo niestety nadmiar tkanki tłuszczowej w przypadku mężczyzn może prowadzić do nasilenia procesu, jakim jest aromataza, czyli konwersji męskiego testosteronu odpowiedzialnego m.in. za libido, za dobre samopoczucie, za witalność, do hormonów żeńskich, i to się dzieje u faceta. Nadmierny poziom tkanki tłuszczowej to też nasilenie objawów m.in. chorób autoimmunologicznych i wiele, wiele więcej, i remedium na to okazuje się dbanie o coś takiego jak wyższy poziom masy mięśniowej i niższy poziom tkanki tłuszczowej, czyli stricte dbanie o to, żeby sylwetka trzymała się kupy. Ponadto więcej masy mięśniowej to większa wrażliwość insulinowa, czyli jedząc nawet coś, co nie jest zdrowym produktem, to zostanie wychwycone przez nasze mięśnie, wykorzystane jako energia, w przeciwieństwie do tego, kiedy my właśnie mamy mniejszy poziom masy mięśniowej, wtedy jedząc nadprogramowe kalorie, prędzej będziemy ospali. I jeszcze, żeby było ciekawiej, to gdzieś tam nieśmiało pojawia się taka kategoria jak zdrowie emocjonalne. Czyli, jeżeli pamiętamy siebie z przeszłości, bo ważne jest to, żeby nie zestawiać się z innymi osobami, z kimś, kto ma inne predyspozycje, ale pamiętamy siebie, jak funkcjonowaliśmy, to gwarantuję Wam zadowolenie z siebie, większa pewność siebie, satysfakcja, to jest coś, co momentalnie nas nagradza z perspektywy psychologicznej, i mówię to nie tylko z autopsji, ale na podstawie historii przemian moich podopiecznych. Tak naprawdę nikt, kto już zasmakował tego, jak może wpłynąć na poprawę parametrów takich jak sylwetka, sprawność i zdrowie, nie wraca do poprzedniego stylu życia, jeżeli właśnie zabrał się za to mądrze. I właśnie niezależnie od wieku, nie tłumacz się i nie wstydź się tego, żeby chciałbyś w lustrze widzieć bardziej herosa niż gościa bez witalności. To jest spoko. Normalna potrzeba każdego faceta, być sprawnym fizycznie. Potrzeba, która czasem jest zagłuszana przez tempo, w jakim żyjemy. Jednak zupełnie nie chodzi o to, żebyś wyglądał jak kulturysta, ale nasza podświadomość od razu daje nam punkty i dobre samopoczucie. Jak widzimy, jak z każdym rokiem zmieniamy się na plus, a nie na minus. I tak samo siebie możesz oszukać, ale podświadomie będziesz wiedział, kiedy twoja tkanka tłuszczowa wymknie się spod kontroli, że coś jest nie tak i mogą być z tego konsekwencje. No ale wróćmy do wywołanej, dezorientującej narracji, że musisz wybierać zdrowie albo sylwetkę i tak dalej. Dobrą, wysportowaną, proporcjonalną sylwetkę wypracujesz sobie tylko i wyłącznie, nie rujnując sobie zdrowia. Czyli to nie jest tak, że wybierasz sylwetkę lub zdrowie, tylko właśnie poprawa parametrów zdrowotnych będzie prowadziła do równowagi hormonalnej i będzie prowadziła do lepszej sylwetki. I odwrotnie. Lepsza sylwetka będzie związana z tym, że jeszcze lepiej się będziemy czuć i tak dalej, i tak dalej. A jak się wypracowuje lepszą sylwetkę? Dbając właśnie o zdrowie i o sprawność. Niestety nie ma cudów, naturalnie, bez dopingu. To nie jest tak, że ci mięśnie urosną, jeżeli nie będziesz poprawiał cyklicznie swojej sprawności. To jest obowiązkowe. Jedynie z tej zasady wyskakują kulturyści nadużywający środków dopingujących, bo im potrafi urosnąć mięsień, nawet kiedy nie wzrośnie znacznie poziom sprawności. Natomiast ty, jeżeli decydujesz się na trenowanie, żeby czuć się lepiej i chcesz to robić naturalnie, bo tak jest zdrowiej i tak jest po prostu lepiej, no to wtedy musisz zbudować podwaliny sprawności. Jeżeli nie będziesz w stanie zrobić przykładowo 20 pompek, poprawnie technicznie wykonanych pompek, to nie łudź się, że będziesz miał umięśnioną klatkę piersiową. Tak to po prostu działa. Jeżeli masz dużą umięśnioną klatkę piersiową, to prawdopodobnie zarówno poradzisz sobie z pompkami, zarówno poradzisz sobie z wyciskaniem, w zależności od tego, czy masz sprzęt, czy nie masz sprzętu, większe mięśnie, niższy poziom tkanki tłuszczowej będą świadczyły o tym, że jesteś bardziej sprawną osobą. To jest wszystko system naczyń połączonych. Nie ma czegoś takiego, że zdrowie kosztem sylwetki, chyba że zupełnie inaczej rozumiemy dobrą sylwetkę. Bo może powinienem w ogóle zacząć tego materiału. Jeżeli w twoim wyobrażeniu dobra sylwetka to jest taka lub taka jaką po prostu dysponują kulturyści nadużywający środków dopingujących, no to po prostu się nie dogadamy. Zmieńcie kanał, bo ode mnie nie dowiecie się, jak być naładowanym koksem. Na szczęście w internecie każdy znajdzie coś dla siebie. Ja nie mówię tego ironicznie i napastliwie, tylko serio. Jeżeli
właśnie chcecie wyglądać jak kulturyści, no to zacznijcie followować kulturystów, którzy już coraz bardziej otwarcie właśnie wspominają o środkach dopingujących. Tylko uważajcie, bo może nie każdy cały czas o tym wspomina, droga do sylwetki kulturystycznej jest drogą kosztem zdrowia. Droga do sylwetki proporcjonalnej, umięśnionej z niższym poziomem tkanki tłuszczowej jest drogą właśnie do tego, żeby zdrowie poprawić. Sylwetka, sprawność, zdrowie zawsze w pakiecie. Jak ktoś ci sugeruje, że musisz wybierać albo sylwetka, albo zdrowie, a nie wie, że to są takie spójne, przeplatające się komponenty, to prawdopodobnie jest to osoba, której nie chce się angażować w żywienie lub nie ma pojęcia, jak to powinno funkcjonować. Ćwiczy codziennie, zajeżdża się, zapominając, że droga do poprawy stylu życia to jest droga związana z równowagą, ze zrównoważonym podejściem między właśnie regeneracją, między właśnie odżywianiem, a treningiem. A naprawdę, jak zaczniecie na serio brać tą motywacyjną papkę o tym, że trzeba wstawać o 4, trzeba ćwiczyć po 3 godziny, to nie będzie ani sylwetki, ani sprawności, ani zdrowia, tylko będzie frustracja. Dajcie znać, co wy sądzicie na ten temat. Czy może spotkaliście się nawet z takimi docinkami, że ćwiczysz dla sylwetki i jest to próżne? Jakoby właśnie trening oporowy nie był jedną z najdoskonalszych rzeczy, jakie możesz sobie zrobić, jeżeli właśnie zależy ci na tym, żeby poprawić swoją jakość życia. Bo tak jest. Trochę skomplikowałem, ale wiecie, o co chodzi. Niektórzy będą was cisnąć, że pompujecie mięśnie na siłowni, no bo oczywiście lepiej usiąść na kanapie i potem się uskarżać, że boli tu, że boli tam, że nic mi się nie chce, że jakiś taki jestem ospały. Dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Cześć. No i standardowo na zakończenie przypominam o naszym kompleksowym programie zmiany sylwetki transformacja50.pl. Wbijaj na taką stronę, pobieraj sobie aplikację i realizuj przemianę. Spalaj tłuszcz, buduj mięśnie, angażując w to możliwie jak najmniej czasu, działaj efektywnie.